Powiem wam szczerze, że dzięki temu, że byłem taki chudy, szczupły, był taki moment, że otarłem się o Hollywood. Bo nie wiem, czy pamiętacie... Tak, tak. Był taki moment, że otarłem się o Hollywood, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś do Polski przyleciał Steven Spielberg kręcić listę Schindlera. I szukali statystów, którzy zagrają więźniów w obozie koncentracyjnym. Ja się zgłosiłem na ten casting, pojechałem, nie, rozebrałem się przed Spielbergiem, on jak mnie zobaczył, powiedział, nie, to będzie za mocno.